dojdziemy do tego pięknego państwa, o którym przed chwilą mi mówił pan Michał. Powiem wam tak. Niestety żyjemy w kraju, który coraz bardziej zwiększa swój ucisk na nas i coraz to większe ograniczenia nam wprowadza. Płacimy podatek dochodowy, płacimy obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, płacimy VAT i jest tak, że ostatecznie większość tych pieniędzy, które zarabiamy, tak naprawdę zabiera nam państwo. My protestujemy przeciwko temu państwu, które w ten sposób się urządziło, ponieważ uważamy, że każdy człowiek powinien być odpowiedzialny za siebie i powinien sobie spokojnie poradzić ze swoimi pieniędzmi, tymi, które zarabia. Ja nie będę wam powtarzał słów Korwina Mikke, bo jeżeli tutaj jesteście, to znaczy, że jego wykłady i wszystkie jego treści, które przekazuje, znacie doskonale. Ja powiem wam o tym, jak wygląda życie przeciętnego przedsiębiorcy w Polsce w tym momencie i też tak naprawdę przeciętnego pracownika. Każdy z was dostaje jakąś kwotę na rękę, którą oglądacie co miesiąc na koncie i każdy z was te pieniądze jakoś tam próbuje sobie rozdysponować. Często ci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczych, nie wiedzą nawet, że ta kwota, którą dostajecie na rękę, to oczywiście na umowie ona jest ciutkę wyższa. To jest ta różnica między brutto a netto. I to, co jest to ciutkę wyższe, to jest to, ile rzeczywiście powinniście dostać od razu za to, że pracujecie. Natomiast nie wiecie o tym, że wasz pracodawca musi tak naprawdę zapłacić dużo więcej. To można na liczbach podstawowych rozbić. Średnia krajowa w tym momencie w Polsce to jest około 3800 zł. Tak? Z tego 3800 zł na rękę jest około 2700. A rzeczywisty koszt tego 3800 to jest około 4600, ponieważ do tego, co dostajecie wy na umowie i tego, co wy dostajecie na rękę, jeszcze trzeba dodać 600-700 zł ZUS-u, który musi zapłacić pracodawca za to, że was utrzymuje, za karę, za to, że was zatrudnił. Dostaje taką karę w postaci dodatkowego drugiego ZUS-u. No i teraz nie ma tutaj w żaden sposób zachęty do tego, żeby zatrudniać pracownika. Jeżeli pracodawca nie ma zachęty do tego, żeby zatrudniać pracownika na wysokich stawkach, bo im wyższe są te stawki, tym wyższe są też te obciążenia, no to wiadomo, że pracodawca, żeby utrzymać dobry biznes, będzie się starał was zatrudnić nie na najwyższą, na średnią krajową, czy wyższą niż średnia krajowa, tylko będzie się starał was zatrudnić na najniższą krajową, a potem pod stołem dać wam jeszcze dodatkowe pieniądze, żebyście nie jęczeli, że zarabiacie najniższą krajową. Takie to proste i na pewno wielu z was się z takim procederem spotkało. Jeżeli ktoś z was prowadzi działalność gospodarczą, każdego miesiąca trzeba oddać 1000 zł ponad na ZUS i każdego miesiąca trzeba później jeszcze oddać 19% tego, co się zarobiło poza tym ZUS-em, jako podatek dochodowy. Tak? Czyli tak naprawdę jesteśmy karani za to, że pracujemy, bo podatek dochodowy nie jest niczym innym jak karą za pracę. Jeżeli jest tak, że im więcej zarobię, tym więcej muszę państwu oddać, no to jest typowa kara. Opłaca się więc nie zarabiać, a tak naprawdę nie zarabiać, tylko opłaca się tak zarabiać, żeby Urząd Skarbowy tego nie zauważył. Bo jeżeli Urząd Skarbowy nie zauważy, że ja zarobiłem 5 tysięcy, to mi z tych 5 tysięcy tysiaka nie zabierze. Tak? Bo ja mu na przykład zgłoszę, że tylko 1000 zarobiłem, no to mi zabierze tylko 200. Problem polega na tym, że to jest niebezpieczne. Wiadomo, że to jest przestępstwo, wiadomo, że za to są ogromne konsekwencje. W związku z czym, niestety, wielu Polaków znajduje swoje szczęście za granicą. Jesteśmy największą mniejszością narodową na Wyspach Brytyjskich z jakiegoś powodu. Tak? Ponieważ tam, niezależnie od tego, jaką pracę się wykonuje, dostaje się wystarczające pieniądze na to, żeby sobie spokojnie wynająć mieszkanie, żeby sobie spokojnie założyć rodzinę i żeby jakoś sobie tam egzystować. Niekoniecznie każdy musi od razu mieć dom wybudowany i nowy samochód na kredyt, ale można sobie poradzić. Nawet na tych, powiedzmy, niskich szczeblach i takich pracach, które nie są jakimiś wysoko wysublimowanymi tematami. Niestety w tym kraju nie widać tej przyszłości. Nie widać tej przyszłości dlatego, że nie ma takiej partii politycznej, a co przez to też niestety, nie ma takiej woli politycznej, żeby doprowadzić do zmian idących w tym kierunku, o którym my mówimy. Dlatego tutaj mój przedmówca powiedział, że my negujemy w ogóle istnienie takiego państwa, które się na nas rozbudowuje i na nas tak naprawdę okopuje, bo naszym kosztem i nas wszystkich, tak, moim, waszym, tak naprawdę to państwo sobie jakoś egzystuje. Potrzebna było trochę kasy, no to teraz to państwo nam zabrało z OFE pewną część. Będzie potrzeba za parę lat, za 5-6 lat kolejne pieniądze, ponieważ już będziemy na granicy tego krachu systemu i wtedy się okaże, że OFE trzeba całe znacjonalizować już w 100%, a nie tylko teraz tyle, ile obecnie zabrano, tylko dlatego, żeby utrzymać ten system. My tego systemu utrzymywać nie chcemy.
I my proponujemy bardzo proste rozwiązania tak naprawdę, które przy odrobinie woli politycznej można by było wprowadzić, tylko problem polega na tym, że nie mamy z kim tego wprowadzać. Dlaczego? Dlatego, że my podchodzimy do polityki jako do naszej pasji i podchodzimy do polityki w taki sposób, jako do koniecznego zła, żeby wprowadzić jakiekolwiek zmiany. Naszym celem nie jest być posłami, europarlamentarzystami, prezydentami miast. Naszym celem jest doprowadzenie do systemu, w którym tych posłów, tych europosłów w ogóle nie będzie trzeba, posłów będzie trzeba bardzo mało, a zarządców miast będzie potrzeba tylko tam, gdzie tak naprawdę jeszcze nie wszystko zostało doprowadzone do ostatniego, tak zapięte na ostatni guzik tego systemu, w którym my chcemy żyć. Dlatego my zawsze będziemy wrogami wszystkich polityków. I sami nie możemy się do końca za polityków uważać. Ale oczywiście musimy egzystować w tym systemie. Dopóki ten system nie padnie, a on nie padnie tak łatwo, ponieważ zawsze gdzieś tam po drodze pojawi się taki geniusz jak Rostowski, który wymyśli, w jaki sposób zrobić taki myk, żeby budżet jeszcze nie upadł w tym roku, tylko żeby upadł w 2020. To tak jak przed chwilą powiedziałem, w 2020 znajdzie się następny taki geniusz, który zrobi taki myk, który przedłuży agonię tego systemu do 2025. Niestety musimy egzystować w tym systemie i w związku z tym, że musimy egzystować w tym systemie, idziemy do wyborów. Będziemy występowali w wyborach europarlamentarnych, będziemy w wyborach samorządowych, będziemy też w wyborach sejmowych, wystawiamy Korwin-Mikke na prezydenta po to, żeby to, co my mówimy, było jak najszerzej usłyszane. Chodzi o to, żeby tak naprawdę społeczeństwo zaczęło myśleć. Ponieważ politycy, którzy są, media, które są, robią wszystko, żeby społeczeństwo nie myślało. Bo tak naprawdę chodzi o to, że społeczeństwo nie ma się zastanawiać, tylko ma mieć podane na talerzu. Jeżeli Gazeta Wyborcza coś napisała, to jest prawda. A jak powiedziano o tym w TVN-ie, to już jest taka prawda, że o Boże. Tak? My nie mamy negować i się zastanawiać. Jeżeli my negujemy i się zastanawiamy, to jesteśmy wariatami. Bo tylko wariat neguje to, co jest powiedziane. Przez odpowiednie media i przez odpowiednie osoby. I z tym już się nauczyliśmy żyć, że jesteśmy wariatami. Już się przyzwyczailiśmy do tego, że nie będziemy popularni i że nie będziemy nigdy mainstreamem. Ale chodzi o to, żeby to społeczeństwo zaczęło myśleć. Ja to już nawet nie wy, bo chciałem powiedzieć, żebyście wy zaczęli. A skoro tu jesteście, to znaczy, że już wiecie, o co chodzi. Chodzi o to, żeby ci za oknami tam, gdzieś na uliczkach, żeby oni zaczęli myśleć o tym, jak to wygląda. Teraz wyobraźcie sobie taką bardzo prostą sytuację. Dostajecie w tym momencie na etacie jakąś kwotę. Ludzie, którzy pracują na działalności gospodarczej, doskonale to wiedzą, bo muszą to robić co miesiąc. Jak ja pracuję na działalności gospodarczej, zarabiam 4000 na przykład, co miesiąc muszę oddać 1000 zł ZUS-u i co miesiąc muszę oddać tam 600 zł prawie podatku dochodowego. Co miesiąc. Człowiek pracujący na etacie tego problemu nie ma. ZUS jest za niego płacony przez pracodawcę i podatek dochodowy jest za niego odprowadzany przez pracodawcę. A co by było, gdyby nagle wszyscy Polacy nie dostali na rękę na przykład 2000, tylko dostali na rękę 4000 pierwszego danego miesiąca, a do 5 mieli obowiązek przelać 1000 zł na ZUS, a do 10 mieliby obowiązek przelać kolejne 500 zł podatku dochodowego. No to wtedy, podobnie jak ta garstka prowadzących działalności gospodarcze, wszyscy ludzie, którzy pracują na jakichkolwiek etatach, no poszliby z tymi widłami na ten Sejm. Nie wytrzymaliby tego, bo by się wreszcie dowiedzieli. Teraz o co chodzi temu tej grupie politycznej, która w tym momencie rządzi tak naprawdę od 20 lat. Chodzi im o to, żeby ludzie nigdy tego nie wiedzieli. Chodzi o to, żeby utrzymywać państwo, społeczeństwo w nieświadomości, bo im mniej ludzie wiedzą, tym lepiej dla nas. Tym lepiej dla klasy politycznej, która w tym momencie jest, ponieważ im nie zależy na tym, żeby ludzie wiedzieli za dużo. Dlatego są wymyślane tematy zastępcze. Dlatego musimy się czymś ekscytować. Mamy tak, zobaczcie, co się teraz działo. Mieliśmy wielką sytuację, wielką zmianę tak naprawdę na poziomie no, ustrojowym niemalże, podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia. Platforma była za, PiS był przeciwko, SLD nie wiedziało, co ze sobą zrobić. Nikt nie zauważył, bo to był czas, kiedy mama Madzik była akurat sądzona. Chwila później mamy OFE. Ja nie jestem wielkim fanem OFE, to od razu wam muszę powiedzieć, tak, żebyśmy mieli jasność. Ja uważam, że OFE nie powinny istnieć w takiej formie, w jakiej istnieją w tym momencie, ale jednak są to pieniądze, które my odkładaliśmy, które były naszymi pieniędzmi. Te pieniądze zostały znacjonalizowane w dużym stopniu. Nikt nie zauważył. Dlaczego? Dlatego, że akurat wtedy była omawiana we wszystkich mediach kwestia pedofilii w kościele. I teraz problemem jest to, że po pierwsze jesteśmy w ten sposób karmieni w mediach, żebyśmy się emocjonowali jakimiś takimi pierdołami,
A po drugie, jedyni ludzie, którzy mówią coś zupełnie innego od właśnie Platformy, PiS-u, SLD i tam wszystkich tych innych mikrobów, które są, jedyna ekipa, która mówi cokolwiek innego, czyli na przykład Korwin-Mikke właśnie, który za każdym razem mówi coś zupełnie innego niż ta cała klika polityczna, jesteśmy zawsze zapraszani do telewizji wtedy, kiedy trzeba porozmawiać o jakichś pierdołach. Nas się nie zaprasza po to, żebyśmy porozmawiali o poważnych sprawach. Ostatnie wystąpienie, jakie mieliśmy, to było wczoraj Korwin-Mikke był w telewizji, żeby rozmawiać o legalizacji marihuany. Może temat dosyć ciekawy, ale jednak mimo wszystko niszowy i odpowiadający bardzo małemu promilowi społeczeństwa. Ja byłem zaproszony, żeby porozmawiać o tym, czy wolno klapsy dawać dzieciom. No może jest to temat ciekawy, ale on nic nie wnosi do naszego społeczeństwa. Konrad Berkowicz był zaproszony do tego, żeby porozmawiać o karze śmierci. Jaki promil promila w ogóle będzie wzięty pod uwagę, jeżeli wprowadzimy tę karę śmierci? Owszem, jest to temat ważny, ale jest to wciąż temat nijak nie wpływający na nasze życie. A Piotr Neiser był zaproszony po to, żeby porozmawiać o tym, czy powinna istnieć eksmisja na bruk. Ile promila dotyczy kwestia eksmisji na bruk? Ale na przykład nie zaprasza się nas wtedy, kiedy Korwin-Mikke miałby powiedzieć, że on chce obniżyć VAT w tym momencie do dozwolonych 15%, a docelowo w ogóle go zlikwidować, a naprzeciwko usiadłby na przykład, nie wiem, Scheinfeld, który wymyślił nową ustawę, że VAT będzie podniesiony do 26%. Takich rozmów nie ma. Nigdy. Nigdy nie jesteśmy zapraszani wtedy, kiedy wiadomo, że nie byłoby masakry, tylko byłoby rozjechanie walcem przeciwnika, ponieważ by przyszedł Korwin z wyliczeniami i po prostu przeciwnik, jakikolwiek by nie był, siedziałby i robiłby ale ja rządzę, a wy nie. I to byłaby jedyna odpowiedź. Ne? Nic się z tym nie da zrobić, tak naprawdę. Jedyną odpowiedzią na to, żeby coś z tym zrobić, jest kampania wyborcza, która się zbliża. W marcu będzie zbiórka podpisów pod tym, żeby zarejestrować listy do Europarlamentu, a w kwietniu i maju będzie kampania wyborcza. To jest ten czas, który ja i który my wszyscy, na który my wszyscy oczekujemy, ponieważ to jest czas, w którym będą debaty polityczne, w którym nie będziesz można nas pominąć, nie będzie można powiedzieć, że nas nie ma, bo będziemy jedną z partii, które startują w tych wyborach. Będziemy obecni na wszystkich debatach, będziemy robili ciągle różne konferencje, będziemy na pewno robili spotkania, będziemy przekonywali ludzi, żeby na nas głosowali, ale celem tak naprawdę nie będzie oczywiście Europarlament, bo w Europarlamencie nic się nie da zmienić. To nie jest ciało, które cokolwiek wniesie. Celem naszym będzie dotarcie do nie 100 tysięcy czy 200 tysięcy lajków na Facebooku na profilu Korwina, tylko naszym celem będzie dotarcie do milionów. Do milionów ludzi, do których w tym momencie dotarcia nie mamy, ponieważ, tak jak powiedziałem, jeżeli którykolwiek przedstawiciel naszej partii jest zapraszany, to tylko wtedy, kiedy trzeba porozmawiać o czymś, co w ogóle nie wpływa na nasze rzeczywiste życie. A na nasze życie wpływa to, ile mamy pieniędzy w kieszeni. I tylko o tym tak naprawdę powinniśmy rozmawiać, bo my jesteśmy partią, która, no, której celem tak naprawdę jest to, żeby po pierwsze ludzie byli odpowiedzialni, po drugie, żeby państwa prawie w ogóle nie było, żeby zajmowało się tylko policją, wojskiem, utrzymywaniem granic. I tylko tego chcemy. Jest takie proste. Jest bardzo zero-jedynkowe, bardzo bezkompromisowe i tak naprawdę jedyne, czego nam brakuje, to tego właśnie dotarcia do szerokiego pasma, w którym będą nas słuchać miliony i będą mogły zacząć się zastanawiać. Kiedy na spotkaniach będzie nie kilkaset osób, tylko przed telewizorami będzie kilka milionów ludzi. Siedziało i myślało, kurczę, to się trzyma kupy, tak? Czemu myśmy wcześniej o tym nie słyszeli? Ponieważ dotychczas nie było możliwości, żebyśmy usłyszeli. Także liczymy na tę kampanię wyborczą. I teraz kończąc, tylko powiem wam, że ta kampania wyborcza do Europarlamentu będzie bardzo ciekawa, bo to są bardzo ważne stanowiska. One nie wpływają w ogóle w żaden sposób na naszą rzeczywistość, ale to są stanowiska, na które ktokolwiek by się nie dostał, to staje się milionerem. Więc władze partyjne ustalają, który z nich robią NDUR-awę, kto tam będzie teraz nowym milionerem, bo europoseł w ciągu swojej kadencji prawie 2 miliony złotych zarabia. Więc to jest milioner tak naprawdę, tak? Na skalę naszą. W tej kampanii usłyszycie różne rzeczy, a wszyscy politycy Platformy, PiS-u i tych innych będą was przekonywali, że oni idą do Europarlamentu zmieniać Polskę. Na pewno to usłyszycie, na pewno usłyszycie piękne plany, na pewno usłyszycie, ile oni wiele nie zrobią w tym Europarlamencie. W Europarlamencie mamy ponad 750 europosłów, Polska ma 50 reprezentantów, nawet gdyby wszyscy europarlamentarzyści się dogadali, nic nie są w stanie w ogóle nawet tam furknąć w jakimkolwiek temacie. W rzeczywistości nie mają żadnego wpływu na nic, a poza tym w Unii Europejskiej nic się nie ustala. W Unii Europejskiej się wszyscy zastanawiają, czy marchewka jest owocem, czy warzywem, tak?
i zakazują na przykład wędzonej kiełbasy ostatnio, tak? Tydzień temu. Już nie ma wędzonych kiełbas w Polsce. Nie wolno. Bo Unia Europejska powiedziała, że nie wolno. No więc ci politycy będą wam mówili, że idą tam zmieniać Polskę. My będziemy mówili, że oni wszyscy kłamią i na każdym kroku będziemy pokazywali, że bredzą. Że po prostu bredzą. Że Unia Europejska nie jest dla nas po pierwsze żadnym zbawicielem, po drugie, że Parlament Europejski to nie jest ciało, w którym się ustala cokolwiek ważnego. Będziemy na każdym kroku obnażali te idiotyzmy, bo my tak naprawdę w ten sposób postrzegamy w tym momencie swoją misję, żeby na tę akurat konkretną kampanię wyborczą, bo oczywiście każda kampania ma inne cele, na tę kampanię europarlamentarną będziemy obnażali te idiotyzmy tych, którzy w tym momencie rządzą i mamy nadzieję, że to się spotka z odpowiednim poparciem ze strony społeczeństwa, które też się troszkę chyba wkurzy, jak usłyszy, jak bardzo bzdury nam gadają politycy, którzy są w tym momencie u władzy i którzy tej władzy jeszcze długo pewnie nie oddadzą. Dziękuję bardzo. Teraz oddaję tutaj głos panu. Dziękujemy serdecznie za obie wypowiedzi. Czy mają państwo może jakieś pytania dotyczące samej partii, ideologii, programu do pana Michała i do prezesa Dziambora? Proszę pana, może pan gada. Ja mam przed sobą pismo pana Aleksandra Kwaśniewskiego w związku z Konstytucją. To jest z 97 roku. I on tą Konstytucję wysłał do każdego z nas z propozycją przeczytania i wyrażenia opinii, czy przyjmujemy Konstytucję, czy też nie. Doszedłem tylko do artykułu 104 Konstytucji i doczytałem. Posła nie wiążą żadne instrukcje wyborców. Jak ja to przeczytałem, to powiedziałem, że ta Konstytucja nie jest moja. Ja jestem niewolnikiem. Ja jestem niewolnikiem. Wszystko zrobią poza mną, a ja nic nie będę miał do powiedzenia. I dlatego, mając doświadczenie życiowe, gdzie panowie posłowie i inne cholery mówią, że są najmądrzejsi, mnie się tutaj przypomina wierszyk Tuwima Zosia Samosia. A kto głupi jest? Jasiana. Niestety my nie wyciągamy żadnych wniosków z tej mądrej przypowieści Tuwima. A kto głupi jest? Jasiana, bo nic nie robię. To tutaj dodając do tego, co pan powiedział, pamięć polityczna Polaków. To jest piękny case dla każdego socjologa, myślę, bo pamięć polityczna Polaków to jest coś, co w ogóle nie istnieje. Istnieje. Pamięć polityczna polega na tym, że nikt nie pamięta, że Leszek Miller, który w tym momencie jest przewodniczącym SLD i za chwilkę będzie miał 20% poparcia, jeszcze niedawno był w samoobronie, bo w SLD już nie miał swojego miejsca. Pamięć polityczna Polaków nie pozwoliła nie wybrać Jerzego Buzka do Europarlamentu, bo odchodził jako premier rządu AWS-u z Unią Wolności, okrzyczany najgorszym premierem w historii polskiej demokracji. Parę lat później został wybrany najlepszym europarlamentarzystą w Polsce z najwyższym wynikiem. To znaczy ludzie, mimo to, że pamiętali nazwisko Buzek, no to właśnie pamiętali z tego powodu, że je pamiętali. W związku z czym zagłosowali na człowieka, którego jeszcze niedawno wykopali z Sejmu po to, żeby już więcej nie psuł, to parę lat później stał się naszym najlepszym przedstawicielem w Europie. Pamięć polityczna Polaków to jest coś, co nie istnieje w ogóle. I niestety to na tym polega tak naprawdę marketing polityczny, PR, żeby wykreować pewne sytuacje, żeby ludzie nie pamiętali. Nie pamięta się o tym, że pewni politycy zmieniają swoje poglądy, tak? Tak jak Janusz Palikot, który jeszcze tam, jak był w Platformie, to mu Krzyż nie przeszkadzał, a potem stał się liderem partii, której
punktem pierwszym programu jest to, żeby zlikwidować wszelkie krzyże. No niestety, no. No niestety. I na tle tych wszystkich, tego całego chłamu właśnie, który jest w polskiej polityce i tego tak naprawdę bezideowie, jest jeden Korwin-Mikke, który od ponad 20 lat mówi dokładnie to samo. Nawet był jakiś taki wpis jednej dziennikarki TVN-u, nie pamiętam teraz jej imienia i nazwiska, ale po jednym z właśnie wystąpień Korwina w telewizji napisała na Twitterze, po co zapraszać Korwina-Mikke do telewizji, przecież on ciągle mówi to samo. No i właśnie próbowaliśmy jakoś tej pani powiedzieć, że no właśnie dlatego, tak? No właśnie dlatego, właśnie to sprawia właśnie, że on jakościowo jest lepszy od wszystkich tych 460 tam siedzą. Ponieważ on jeden nie zmienił swoich poglądów pod to, jak społeczeństwo chce, tylko on cały czas mówi to samo, niezależnie od tego, czy społeczeństwu się to podoba, czy nie. Jest jeden taki bardzo popularny poseł prawicowy, którego nazwiska nie wymienię, ale to możecie sprawdzić, który powiedział o sobie, że kiedyś reprezentował poglądy liberalne, ale potem się zorientował, że społeczeństwo tego nie chce, w związku z czym stwierdził, że nie będzie już reprezentował poglądów liberalnych, tylko troszkę inne. Tak? Takie, które są bardziej do zaakceptowania przez społeczeństwo. A przez społeczeństwo miał na myśli przez mainstream, ponieważ mainstream go zaakceptował jako przedstawiciela poglądów nie takich ultraliberalnych i ultrakonserwatywnych, jakie przypisuje się Korwinowi i całemu naszemu środowisku, tylko były to poglądy już takie bardziej wygładzone. Takie, które nie kierują się ku temu, żeby ten system cały zniszczyć, zaorać, zacząć od początku, tylko kierują się ku temu, żeby podatek dochodowy z 19% obniżyć na 17%, a VAT z 24% na 23%. No też oczywiście będzie to jakaś zmiana, ale to jest właśnie ta zmiana do zaakceptowania. Natomiast absolutnie nie do zaakceptowania jest nawoływanie do tego, żeby zlikwidować podatek dochodowy, zmniejszyć VAT do najniższej możliwej granicy, znieść wszystkie akcyzy i dać ludziom zarabiać tyle, ile chcą, zlikwidować system emerytalny, zlikwidować system ubezpieczeń zdrowotnych. To jest nie do zaakceptowania, bo to jest nie do wyobrażenia. Ci ludzie to robią nie dlatego, że nie mają wyobraźni, żebyście to też wiedzieli. No nie chodzi o to, że oni są głupkami. Oni są doskonale obcykani w tym, co robią. To nie chodzi o ich głupotę. Chodzi o ich chęć kontroli. Ponieważ w momencie, gdy likwiduje się podatek dochodowy, to już nie ma kontroli. Bo już Urząd Skarbowy nie wie, ile my zarabiamy. I Urząd Skarbowy nie wie, za co. I nie dostaje od nas pieniędzy i raportów. Politycy chcą mieć kontrolę, ponieważ na każdego chcą mieć haki. Ta kontrola jest teraz ułatwiona dla tych, którzy są aktywni w internecie, bo wszystkie maile, wszystkie Facebooki, wszystkie inne rzeczy, wszystkie SMS-y są gdzieś tam sobie przetrzymywane i są panowie w pewnych służbach, którzy o wszystkim wiedzą, co się dzieje, tak? Jedynie prywatne rozmowy w jakichś otwartych miejscach są prywatne w rzeczywistości już w naszych czasach, ale nie o to chodzi. Kontrola skarbowa to jest kontrola, która nas najbardziej boli. Bo nas zmusza do tego wysiłku, który nic nam nie daje, tak? Która jest stresująca tak naprawdę, męcząca, a politycy chcą mieć kontrolę. Jeżeli nie mogą jej mieć poprzez podsłuchy, to będą ją mieć poprzez obowiązki fiskalne. Także to o to chodzi. Sugerowanie im, że są idiotami, jest oczywiście akceptowalne, ale nie chodzi o to, że oni są głupi, oni są cyniczni, oni z premedytacją to robią. Oni by sami chcieli tych podatków może nawet nie płacić, niektórzy z nich. Ale chodzi o to, że wtedy by utracili nad nami kontrolę. A moment, w którym politycy tracą nad nami kontrolę, nie są już politykami, już nie są naszymi władcami. Tak? Więc tak jak pan tutaj powiedział, że to nie jest pana konstytucja, bo pan ma napisane w tej konstytucji, że poseł, którego pan wybrał, nie musi głosować za tym, co mówił, że będzie chciał robić. Tak? To jest ten największy zarzut. Tak. Czyli Platforma poszła do wyborów z hasłem 3x15, a potem Gilowska usiadła sobie na budżecie i się okazało, że na jej symulatorze troszkę inaczej wychodziło i to 3x15 to ona tak żartowała. Dlatego bo Wałęsa nie zapłacił tych 100 milionów temu. A Kaczyński nie wybudował 3 milionów mieszkań. Tak? Także no niestety. A pan Tusk zapomniał o jednej rzeczy. Pomimo, że jest kaszebą podobno. Że... Ale już go chyba wyrzucili. O ile jego tatki i dziadek był kaszebą, no to trudno go już wyrzucić z kaszewszczyzny. Polska w 1939 roku nakazała wszystkim bronić majątku, jaki dysponował.
A pan Tusk, jakiemu przypomniano dziadka z Wehrmachtu, z Kuniłogom, zamiast przypomnieć tym panom, że Kaszubi bronili, nie odrzucając pomocnisty, bronili tego, na czym siedzą, to Kuniłogom i poleciał. A Kaszubi zostali ukarani jako wrogowie narodu polskiego tylko dlatego, że bronili własnej ojcowizny. A o tym pan Tusk zapomniał i chce zapomnieć. Proszę. Ja chciałam tylko taką informację. Powiedział pan, że politycy chcą nas kontrolować. Owszem, ale nie jesteśmy całkiem bezbronni. Jest światełko w tunelu. Powinniśmy wiedzieć, jak to działa. A gdzie jest wiedza? Wiedza jest w internecie. Polecam państwu, może słyszeliście, może czytaliście, jeśli nie, to polecam portal Prison Planet. Proszę poszukać, to nie jest tak, że się włączy, wyświetli ten adres i od razu jest wszystko wyłożone. Trzeba szukać linków do linków i dogrzebiecie się państwo, jak to działa, co myślą europosłowie, co zamierzają na najbliższe 3, 5, 25, 50 lat, jak będzie świat wyglądał za 50 lat, co nam szykują. Włosy stają, dęba na głowie. Ale naszą bronią jest wiedza. Musimy się dowiedzieć, jak to działa. Przeczytajcie Prison Planet, podajcie następnym. Nie wszyscy, niech cała Polska, niech cały świat wie, co nam szykuje 120-150 osób na świecie. Jak to wszystko będzie funkcjonowało. Prison Planet polecam. Na pewno spędzicie dzisiaj noc bezsennie szukając linku. I dowiecie się, jak to działa. Byłem na spotkaniu z PSL, tym głównym maherem. I po co? Niech pani posłucha. Miałem, na spotkanie się chodzi tylko o miałem dyktafon. I między innymi usłyszałem, że naród polski zostanie pomniejszony zgodnie z raportem rzymskim do 30 milionów. I tą politykę prowadzono systematycznie. Teraz mamy problem z emerytami. Nasi panowie nie ma, patrzą tylko dzisiaj, klapki na oczy, a perspektywa ich jest daleko, daleko w polu. No ale mąż stanu Donald Tusk powiedział, że właśnie podnosząc wiek emerytalny do 67 roku życia, on patrzy w przyszłość co najmniej jedno pokolenie. Tak, tylko że nie trzeba było wprowadzać polityki klubu rzymskiego. Ograniczać przyrost naturalny. Proste. Ale to była tajemnica.